Jeśli coś nie zostało zbudowane w Twoim życiu do tej pory, przyszedłeś, Jezus, jak brat, zmieniłeś cały mój świat, łaskizę wiary krok, nie dlatego, że diabeł uszkodził, ale dlatego, że używałeś innych materiałów, przyszedłeś, używałeś swoich przyzwyczajeń, zmieniłeś religii. Cały mój świat, wielki Pan. Jeśli coś nie działa, to dlatego, że nie zbudowałeś sobie duchowego kręgosłupa. Nałożyłeś na siebie szatę, ale inną. Szatę pomieszaną. Szatę z dwóch różnych rodzajów materiałów. Założyłeś i len, i wełnę. Szatę mieszaną. A Bóg powiedział, nie zakładaj szat mieszanych. Jedynie ja daję materiał do tego, aby budować. Kiedyś Izraelici chcieli zbudować Bogu ołtarz z kamieni, bo powiedział, zbudujcie mi z kamieni. Więc zaczęli przynosić kamienie i obciosywać je. Bóg powiedział, ale ja nie powiedziałem, żebyście ciosali kamienie. Kazałem wam zbudować ołtarz z kamieni, nie z ciosanych kamieni. Ludzie ciosają kamienie. Ludzie próbują socjalizować Boga, humanizować Jego prawdy. Gdy Bóg mówi, nie masz nic wspólnego ze swoimi krewnymi według ciała, to chrześcijanin mówi, ja wiem, że nie mam nic wspólnego z moimi krewnymi według ciała, ale muszę z nimi spędzać czas, żeby im głosić Ewangelię. Powiedział człowiek, ociosał kamień, kamień ociosał, ociosał kamień i zrobił ten kamień. Kościół będzie bił brawo. Szata jego natomiast będzie coraz bardziej złożona z różnych rodzajów materiału. Jego duchowy kręgosłup nadal będzie posiadał dziury. Jeżeli widzisz problemy nieustające w swoim życiu, albo ciągnące się przez długie okresy czasu, uznaj, że pomyliłeś się w materiale budowlanym. Powiedz, Panie Boże, ja zbudowałem chyba z nieodpowiednich rzeczy, bo mi coś tutaj nie przędzie, coś mi nie pyka. Może ja zrzucam z siebie tą szatę, która jest szatą mieszaną. Ja ją zrzucam z siebie. Boże, Ty powiedziałeś, że mam nosić szatę tylko z jednego materiału. Oto zakładam na siebie taką szatę, oto teraz widzę prawidłowe materiały, oto Boże, ja nie będę ciosał kamieni, ja nie będę socjalizował Twoich prawd, nie będę humanizował Twoich praw, ja tego nie będę robił. Oto Twoje prawdy są Twoimi prawdami, a ja będę się na tych rzeczach budował. Moje tak będzie tak, moje nie, moim nie. Co innego jest od złego? Będę patrzył tak, jak powiedziałeś. Nie będę mówił, to za krótko, to za długo, to pod takim kątem, to pod innym kątem. Boże, zmiłuj się nade mną. Boże, nie odrobiłem lekcji. Boże, byłem leniuchem. Byłem duchowym leniuchem. Brałem sobie materiały, które leżały pod ręką, a Ty powiedziałeś, idźcie w góry! Stamtąd przynieście materiał, a ja brałem drzewka rosnące koło mojego domu. Ty powiedziałeś, idźcie w góry. Nie chciałem chodzić w góry, Panie. Ty kazałeś budować swoją świątynię z akacji, a ja szukałem klonu. Zmiłuj się nade mną. Rozumiesz, że materiał budowlany jest dedykowany przez autora budowli? Nie tylko liczy się budowla, liczy się materiał dedykowany do budowli. Nie wszystko się nadaje do budowania, a jedynie materiał dedykowany przez autora budowli. On powiedział, uczynisz wszystko według wzoru, który widziałeś na górze. Jak 72 haczyki srebrne, to 72, a nie 75, ani 71. Jak barwić taką barwą, to taką barwą. Jak on powiedział, fiolet na dach, to fiolet, a nie czerwień. Nie pytaj, czemu nie czerwień. Zrób fioletowy dach. Bo co? Bo tak powiedział Pan. On powiedział, akacja,
A oni mówili, akacja ma dużo sęków. A Bóg powiedział, akacja, akacja, akacja! Nie klon! Nie to, co myślisz, że jest ważne, ale to, co Bóg powiedział, że jest ważne. Oto ortodoksja, dlatego dziury w kręgosłupie, dlatego się nie udają różne rzeczy. Bo szata mieszana. On powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. To kierunek, to materiał i to skutek. Szukaj prawd. Zaniedbałeś coś? Od początku. Od początku. Nie naprawiamy się, ludzie. Módlmy się. Do autora budowli. Zgodnie z planem, który widać na górze. Oto posłuszeństwo. Twoja inicjatywa w tym wypadku jest grzechem. Posłuszeństwo, a nie ofiara. Nic nie kombinuj. Jak trzy kamienie, to trzy kamienie.